Dzień dobry, nazywam się Marcin Kaczor, jestem anestezjologiem, pracuję w drugiej klinice anestezjologii intensywnej terapii oraz w Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Projektem, którym się zajmuję, jest projekt stworzenia symulatora Empatia, symulatora, którego celem jest przybliżenie osobom trenującym, osobom studiującym odczuć, jakich doznawać mogą pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii. Założeniami tego projektu jest, aby pokazać osobom ćwiczącym zarówno w postaci obrazu, jak i w postaci odczuć fizycznych, jak mogą czuć się pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii. Symulator Empatia składa się z dwóch zasadniczych elementów. Jednym z nich jest oparty na wirtualnej rzeczywistości obraz oddziału intensywnej terapii, pozwalający oglądającemu poczuć się tak, jak czują się pacjenci leżący w łóżku na tego typu oddziale. Drugim elementem, który jest w tej chwili w trakcie realizacji, jest tworzenie specjalnego skafandra, który będzie pozwalał na odbieranie bodźców podobnych do tych, które towarzyszą pacjentom przebywających na tego typu oddziałach. Założeniem tego projektu jest stworzenie urządzenia, które przybliży studentom, ale również pracownikom ochrony zdrowia, odczuć, jakich doznają pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii ze względu na ciężkość swojego stanu zdrowia. Mam nadzieję, że dzięki temu urządzeniu będzie stopniowo wzrastał poziom empatii w stosunku do pacjentów ciężko chorych. Ostatecznym rezultatem tego projektu ma być powstanie symulatora, który będzie przybliżał osobom ćwiczącym odczucia, jakie doznają pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii, zarówno wizualne, jak i od strony fizycznej, dzięki skafandrowi, który będzie jednym ze składowych.